się cieszę, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać właśnie z okazji otrzymania przez jednostkę OSP Rzemień tak pięknego samochodu. Żeby nie przedłużać, chciałem wszystkim serdecznie i gorąco podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w zakup tej jednostki ratowniczej. Przede wszystkim panu nadbrygadorowi Andrzejowi Bawcowi, bo wspólnie razem. Ja zawsze mówię, że jeżeli coś się robi wspólnie, to wspólnie coś wychodzi, bo jedna osoba nigdy nie jest w stanie czego zrobić. Panie generale, jeszcze raz panu serdecznie dziękuję, bo współpracuje się nam naprawdę świetnie i tego efektem dzisiaj jest ten samochód dla jednostki OSP w Rzemieniu. Chciałem podziękować również na ręce pani przewodniczącej rady oraz wszystkich radnych oraz pani burmistrz, pana burmistrza za to, że zdecydowaliście państwo o zakupie tego samochodu. Ja wiem, że jest wiele różnych wydatków w budżecie gminy, ale powiem wam szczerze, naprawdę warto, bo gdyby nawet ten samochód za 3 czy 4 lata miał uratować jedno istnienie ludzkie, to naprawdę warto i bardzo serdecznie państwu za to dziękuję. Chciałem podziękować Franciszkowi Augustynowi. Nie będę więcej mówił na jego temat, bo wszyscy wiecie, to jest legenda ochotniczych straży pożarnych w powiecie mieleckim i nie tylko, bo również na Podkarpaciu i w kraju. Chciałem pogratulować prezesowi Zbigniewowi, mojemu imiennikowi oraz wszystkim druhom z tej jednostki za to, że ten samochód dzisiaj jest. I na koniec chciałem powiedzieć tak od siebie już naprawdę prywatnie. Ja się bardzo cieszę, że spłacam dług w stosunku do Rzemienia, bo jest tu moja żona, małżonka, która pochodzi z Rzemienia i dlatego bardzo się cieszę. Oczywiście. Alinka, dziękujemy! Oczywiście również chciałem pogratulować panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej z Mielca, bo kolejna jednostka może służyć mieszkańcom. Wszystkim państwu za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, naprawdę warto było i jeszcze raz państwu dziękuję.